Potrzebna jest każda ilość. Studenci i pracownicy UTP podzielili się krwią. Jarosław Lewandowski, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Mamy tutaj zgromadzenie bardzo dużej liczby ludzi i łatwo zebrać tej krwi jak najwięcej. Fajnie jest pomagać komuś jeszcze w taki sposób. Myślę, że warto pomagać, taka się czuję bardziej użyteczna. I o tym za chwilę. A co jeszcze dzisiaj w zbliżeniach? Śledztwo po latach. Mamy dwie sprzeczne opinie. Mamy kwestię niejasnej sytuacji związanej z dowodami rzeczowymi. IPN wraca do sprawy śmierci Piotra Bartoszcze. Łukasz Gajdzis ma być dyrektorem Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Rozpoczyna się etap negocjacji i rozmów z kandydatem co do warunków współpracy. Aktorzy bydgoskiej sceny są nadal przeciwni. Nie spełnia podstawowego kryterium 3-letniego stażu pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach artystycznych. Jeden kanał za darmo. Po naszych materiałach szpital imienia Jurasza zmienia zasady korzystania z telewizji przez małych pacjentów. A zaczynamy od nowych doniesień dotyczących śmierci działacza rolniczej Solidarności Piotra Bartoszcze, który zginął w tajemniczych okolicznościach w 1984 roku. Jak udało nam się ustalić, po latach Instytut Pamięci Narodowej wrócił do śledztwa. Dwa prowadzone do tej pory zostały umorzone. Prokuratorzy po analizie dotychczasowych dokumentów wykazują w aktach sprzeczności i niejasności. Powołano też biegłego z Zakładu Medycyny Sądowej, który ma wydać nową opinię w tej sprawie. Sprawą zajęła się Aleksandra Ciekot. Z bliskimi Piotra Bartoszcze spotykamy się w ratłówku. To w tym miejscu odnaleziono porzucone w kanale auto Piotra. Wszyscy szukali, że tak powiem, ze wsi, rodzice Romana i Piotra i sąsiedzi szukali, że tak się obejrzy, może w tył tutaj. Wiem, że tędy szli tamtą drogą i nad tą tutaj tym smernią. Ciało Piotra Bartoszcze znalazł w oddalonej o kilkaset metrów studzience melioracyjnej jego brat Roman. Działacza rolniczej Solidarności żegnały tłumy. Jak myśmy się czuli? Biskup Michalski chował Piotra. Ta rodzina z tymi małymi dziećmi przy trumnach, przy trumnie. Także było to dla nas bardzo przykre. Mimo upływu ponad 33 lat wspomnienia są nadal żywe i bolesne. Tym bardziej, że ani śledztwo prowadzone zaraz po śmierci Piotra Bartoszcze, ani to wszczęte 10 lat później nie przyniosły jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o przyczyny i okoliczności jego śmierci. Wątpliwości pojawiają się między innymi w związku z posekcyjnym raportem, w którym odnotowano alkohol we krwi. Wielu świadków wskazuje, że w ostatnich godzinach nic nie pił. Istnieje sugestia, że został on napojony tym alkoholem przez osoby, które miałyby przyczynić się do jego śmierci. Oba śledztwa zostały umorzone, a niektóre z poczynionych wówczas ustaleń budzą wątpliwości. Dlatego Instytut Pamięci Narodowej wraca do sprawy. Śledczy po analizie dokumentów doszli do wniosku, że przebieg zdarzenia mógł być inny. Opinie zawarte w aktach są sprzeczne. Stwierdzono niejasności dotyczące dowodów rzeczowych. Opinie biegłych mają być jeszcze raz przeanalizowane, tym razem w Zakładzie Medycyny Sądowej w Szczecinie. W zakresie pierwszego śledztwa prowadzonego w 1984 roku mogę powiedzieć, iż widoczne jest pewne nastawienie organów procesowych do wykazania określonej, założonej z góry tezy przebiegu tego zdarzenia. Nikt z bliskich Piotra Bartoszcze nie uwierzył w wersję, że mężczyzna miał wypadek pod wpływem alkoholu i po wydostaniu się z samochodu utopił się w studzience. Bracia Piotr i Roman Bartoszcze oraz ich ojciec Michał byli działaczami podziemia antykomunistycznego. To oni tworzyli chłopską Solidarność. Józef Znamirowski wspomina, że Piotr Bartoszcze kilka miesięcy przed śmiercią czuł się obserwowany. Za mną jak wjechałem do miasta, to co skrzyżowanie w lusterku wstecznym widzę, że jestem śledzony, że mnie kontrolują, gdzie ja jeżdżę. Wydarzenia sprzed 33 lat upamiętnia ten obelisk ustawiony w miejscu, gdzie, jak mówi umieszczony na nim napis, Piotr Bartoszcze został zamordowany przez nieznanych sprawców. Pośmiertnie Piotr Bartoszcze został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Radłówko, Aleksandra Ciekot.
Zmieniamy temat. Jest zgoda prezydenta Bydgoszczy. Aktor i reżyser Łukasz Gajdzis, rekomendowany kilka dni temu przez komisję konkursową na dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy, może objąć swoje stanowisko we wrześniu 2017 roku. W konkursie wygrał z obecnym dyrektorem bydgoskiej sceny, reżyserem Pawłem Wodzińskim. Sytuacja po konkursie nie jest jednak łatwa, bo aktorzy i część zespołu artystycznego nie akceptują decyzji ratusza. Zamierzają skierować sprawę do sądu. 12 dni, tyle czasu zajęło prezydentowi Bydgoszczy podjęcie decyzji o wyznaczeniu następcy dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Rafał Bruski zaakceptował kandydaturę aktora i reżysera Łukasza Gajdzisa. Innymi słowy, zgodził się z decyzją komisji konkursowej. Po zapoznaniu się z całym materiałem, który do mnie wpłynął, wszystkimi uwagami, podjąłem decyzję o przyjęciu rekomendacji pana Łukasza Gajdzisa na stanowisko dyrektora naszego Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Przed miastem i kandydatem teraz negocjacje i rozmowy o warunkach kontraktu. Jeśli Łukasz Gajdzis się zgodzi, może objąć stanowisko we wrześniu 2017 roku. Jego kontrakt ma trwać 3 lata. Przed podjęciem decyzji jeszcze w poniedziałek prezydent Bydgoszczy bez obecności mediów spotkał się z wszystkimi związkami zawodowymi z Teatru Polskiego. Badał nastroje wszystkich stron, a te szczególnie ze strony części zespołu artystycznego są jednoznaczne. Stanowisko związku Inicjatywa Pracownicza jest takie, że absolutnie nie akceptujemy Łukasza Gajdzisa jako nowego dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Pan Łukasz Gajdzis nie spełnia kryterium formalnego dotyczącego 3-letniego stażu pracy na stanowiskach kierowniczych. Zostało błędnie przez komisję podczas pierwszych obrad komisji zatwierdzony dokument poświadczający pełnienie przez niego funkcji pełnomocnika do spraw inwestycji, które w jego dokumentacji miało się składać na ten staż 3-letni. W kodeksie pracy pełnomocnik do spraw inwestycji nie figuruje jako stanowisko kierownicze. I tu ratusz kontruje. Została cała dokumentacja wraz z ofertami, później już na etapie przed złożeniem rekomendacji i podjęciem decyzji przez pana prezydenta, też poddana analizie przez zespół prawny. I taką opinię zespół prawny wydał, że nie ma żadnych przeszkód. Co na to Łukasz Gajdzis? Przebywa w rodzinnej Łodzi. Na razie nie chce komentować decyzji prezydenta przed kamerą. Do mediów wysłał oświadczenie, w którym napisał: dziękuję ponownie wszystkim kontrkandydatom. Chciałbym również wyrazić podziw dla dyrektora Wodzińskiego za realizowaną z niezwykłą konsekwencją wizję Teatru Krytycznego. Myślę dziś również o wszystkich 78 pracownikach Teatru Polskiego w Bydgoszczy i powtórzę słowa Isabelle Huppert z wczorajszego orędzia. Teatr dla mnie to dialog, brak nienawiści, przyjaźń między narodami. Nie za bardzo wiem, co to znaczy, ale wierzę we wspólnotę, w przyjaźń między aktorami i widzami, w związek wszystkich, których łączy teatr. Ale o porozumienie nowego dyrektora z zespołem nie będzie łatwo. Ustępujący dyrektor Paweł Wodziński nie obejmuje nowej sceny jak jego poprzednicy. Nie zabierze zatem ze sobą części zespołu. Artyści walczą o miejsca pracy, boją się zwolnień. Mają poczucie, że w Bydgoszczy udało im się stworzyć naprawdę wartościową scenę, a miasto tego nie doceniło. Proszę zrozumieć, że tutaj chodzi nie tylko o sprawy artystyczne, ale również o pracę 1/3 przynajmniej załogi teatru. W momencie takiego silnego sprzeciwu z naszej strony, które ma swoje podłoże artystyczne, merytoryczne, ale również nasze zaangażowanie w dotychczasową pracę, w budowanie zespołu, któremu dano za mało czasu na rozwój. Artyści sugerują, że ze strony ratusza nie spotkali się ze zrozumieniem. Nie mam żalu, bo tak jak wspomniałem już w poprzedniej wypowiedzi, każdy może walczyć o swoje i popierać kandydata, którego uważa za najlepszego. Głosy ze strony części szefów innych bydgoskich instytucji nawołują jednak do rozwagi. Przypomnę to, co powtarzam zawsze moim pracownikom, że teatr płonie tak jak las. Płonie szybko, rośnie powoli i zawsze przed krokiem, w którym możemy narazić na uszczerbek dorobek danej instytucji kultury, trzeba się bardzo mocno zastanowić. Bydgoszcz, Paulina Rupczak. A więcej o nowym dyrektorze i przyszłości teatru w rozmowie dnia. Gościem Pauliny Rupczak będzie Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszcza. Początek programu o 19. Bajki za darmo, inne programy za 10 zł dziennie. Po nagłośnieniu przez nas sprawy opłat za oglądanie telewizji na oddziale onkologii dziecięcej, szpital imienia Jurasza w Bydgoszczy wprowadza zmiany. Przypomnę, szpital zamontował nowe odbiorniki i wprowadził opłaty, mimo że wcześniej otrzymał darmowe telewizory od fundacji Nowe Różowe Okulary. Teraz szpital informuje, że jeden z kanałów dla dzieci będzie darmowy. Poza tym w ogólnodostępnych świetlicach będzie można oglądać telewizję za darmo. Marta Jastrzębska.
W ubiegłym roku z wielką radością i wzruszeniem przyjmowano prezenty od Fundacji Nowe Różowe Okulary. Teraz 16 telewizorów od darczyńców leży w szpitalnym magazynie. Okazało się, że nie pasują one do systemu telewizyjnego. Chodzi oczywiście o pieniądze, a właściwie o to, że nie można ich pobierać, bo sprzęt nie ma odpowiedniego oprogramowania. W konsekwencji dzieci oglądały więc bajki za darmo, a zewnętrzna firma, z którą szpital podpisał umowę, chce przecież zarabiać. Dlatego telewizory od fundacji zdjęto, a ich miejsce zajęły specjalne nowe odbiorniki. System niestety jest skonstruowany w ten sposób, że ta telewizja jest odpłatna. Tak jak każda inna telewizja, która też dotychczas była w tym szpitalu, nie jest telewizją darmową. To, że można było odbierać sygnał telewizyjny nieodpłatnie dla pacjentów, nie wynikało z tego, że on jest darmowy. W konsekwencji ze sprzętu od fundacji nikt teraz nie korzysta. Nie taki był cel, podkreślają przedstawiciele nowych różowych okularów. Szpital poinformował nas, że przygotuje oficjalne pismo, żeby nam te telewizory zwrócić, a nam nie o to chodzi, ponieważ my tych telewizorów nie chcemy. Podarowaliśmy to szpitalowi, w sumie pacjentom tego szpitala i chcielibyśmy, żeby one tam zostały. Szpitalem Antoniego Jurasza w Bydgoszczy zarządza Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Po tym, jak nagłośniliśmy sprawę, również rektor uczelni zażądał wyjaśnień od dyrektora placówki. Późnym popołudniem otrzymaliśmy informację, że jest wstępna deklaracja od firmy wprowadzającej system telewizyjny w szpitalu, że jeden z dziecięcych kanałów zostanie odblokowany tak, by nie trzeba było za bajki płacić. Ciągle jednak nie wiadomo, co stanie się z telewizorami, które zalegają w magazynie. W tej sprawie przedstawiciele fundacji spotkają się z dyrektorem jutro. Bydgoszcz, Marta Jastrzębska. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w naszym serwisie. Ze Skandynawii do Tajwanu z przystankiem w Bydgoszczy. Przyszli studenci na targach edukacji akademickiej w Toruniu. Wspierają lokalny rynek energii i promują jej produkcję pochodzącą z odnawialnych źródeł. Tak zwane klastry energii zmieniają sytuację na rynku. Dzisiaj kilka samorządów z powiatu włocławskiego wraz z lokalnymi przedsiębiorcami, stowarzyszeniami i Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym przystąpiło do kujawskiego klastra energii. Będzie nie tylko ekologicznie, ale i taniej. Dzięki podpisanemu dziś listowi intencyjnemu zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy, a także lokalne samorządy będą mogli kupować energię elektryczną w niższej cenie. Jeśli chodzi o mieszkańców czy osoby indywidualne, które mają swoje gospodarstwa, prowadzą swoje gospodarstwa domowe, no mogłyby czerpać zarówno korzyści związane z ekonomią, czyli po prostu niższe rachunki, ale także jest to energia, która jest przyjazna dla środowiska, która nie powoduje uciążliwości w postaci smogu. W ramach utworzonego właśnie kujawskiego klastra energii, Energia Kujaw, łatwiej będzie można zrealizować inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii, czyli biogazowni, farm fotowoltaicznych, turbin wiatrowych i elektrowni wodnych. Odnawialne źródła to produkcja energii elektrycznej, ale nie tylko elektrycznej, z odnawialnych źródeł. Tak? Mówimy tutaj o wietrze, słońcu czy też wodzie. Tak? Więc to są źródła, których do tej pory nie wykorzystywaliśmy w takim stopniu, w jakim powinniśmy wykorzystywać. A po co klaster? Klaster ma służyć temu, abyśmy my, wszyscy mieszkańcy powiatu włocławskiego, mieli tańszą energię. Razem i lokalnie można więcej. Inwestorzy indywidualni, firmy i rolnicy przystępując do klastra będą mogli łatwiej pozyskać dofinansowanie do swoich inwestycji w odnawialne źródła energii i na lepszych warunkach sprzedać energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. Ta integracja i to ekobilansowanie na poziomie gmin jest bardzo ważne, by wytwarzać energię dla użytkownika jak najbliżej niego. Także to, myślę, pozwoli obniżyć koszta. Dlaczego? Bo nie będziemy tej energii daleko przesyłać. Koordynatorem kujawskiego klastra energii Energia Kujaw będzie włocławskie stowarzyszenie Prosument, klaster odnawialnych źródeł energii. Włocławek, Iwona Komisarek. Ta praca wymaga skupienia, staranności i czasu. W nowo wybudowanym hangarze w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy zleceń nie brakuje. Od 7 dni trwa malowanie samolotu pasażerskiego. Maszyna zmienia barwy, ale też linie. Pracą przyglądała się Agata Chyłka. To ostatnie poprawki. W Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 pasażerski samolot przechodzi prawdziwą metamorfozę. Pod okiem fachowców zmienia się nie do poznania. Szaro-niebieskie kolory zastąpiły żywa biel i czerwień.
Samolot został oszlifowany, umyty, zagruntowany. Efekt końcowy widzimy dzisiaj. Ostatnia faza to jest lakier bezbarwny. Jutro samolot generalnie od strony lakierniczej jest skończony. Włosko-francuski ATR-72 wcześniej obsługiwał skandynawskie linie. Samolot może pomieścić około 70 pasażerów. Do bydgoskiego hangaru maszyna została sprowadzona tydzień temu. Do pracy przy niej zostało zaangażowanych ponad 20 osób. Po metamorfozie samolot będzie obsługiwał tajwańskie linie pasażerskie. Praca jest na tyle czasochłonna, że pracujemy na okrągło przez 3 zmiany. Czy to jest sobota, czy niedziela, niestety musimy wykonać tą pracę 7 dni kalendarzowych. Nowoczesny hangar w bydgoskich zakładach lotniczych numer 2 został otwarty rok temu. Od tego czasu drzwi hali się nie zamykają. Do malarni co miesiąc trafiają co najmniej 2 samoloty. To jedna z nielicznych hal w Europie. Jest przygotowana do obsługi m.in. Boeingów czy amerykańskich Herkulesów. Bydgoszcz, Agata Chyłka. Co i gdzie studiować oraz jakie są szanse potem na znalezienie pracy? Między innymi odpowiedzi na te pytania szukała młodzież z regionu podczas promocji edukacyjnej 2017 na UMK w Toruniu. Swoją ofertę zaprezentowało kilkanaście uczelni z całej Polski. Studia jeszcze przed nimi, ale pierwszy test już napisany. Ma pomóc wybrać optymalny kierunek studiów i odpowiednią uczelnię. Test o sobie, o jakbym postąpiła w danej sytuacji, jaka jestem. Bo właśnie poznanie samego siebie jest tu kluczowe. O wyborze studiów decydują bowiem nie tylko predyspozycje, ale również własne priorytety, a te są bardzo różne. Najważniejsze chyba jest to, żeby była po tym pewna praca. To, że jest blisko domu, nie wybrałam gdzieś daleko uczelni. Wydaje mi się, że nie ma nic gorszego niż studiowanie tego, co nas totalnie nie interesuje. W wyborze interesującego kierunku mają pomóc targi edukacyjne, które już po raz 27 zorganizował Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Tym razem swoje stanowiska przygotowało 14 publicznych uczelni, w tym oczywiście UMK. Do studiowania w Toruniu młodzież ma zachęcić zwłaszcza szeroki wybór kierunków. Takie nowości, które w tej chwili się pojawiają, to na przykład architektura informacji czy matematyka stosowana. Jest również w przygotowaniu kierunek sport i wellness, który będzie od października uruchamiany u nas na Uniwersytecie. A na UMK można się oświecić. Właśnie pod tym hasłem odbywa się wyróżniona w konkursie perspektyw kampania rekrutacyjna. Naszym symbolem jest żarówka. Mamy też tutaj pełen zestaw ulotek w kształcie żarówek, właśnie w których można, dzięki którym można oświecić się, poznając rozmaite naukowe ciekawostki z różnych dziedzin. Swoją ofertę przedstawił także Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Tu innowacyjne kierunki mają pomóc przede wszystkim w późniejszym znalezieniu pracy. Mamy programy unijne skierowane właśnie pod kątem przygotowania do rynku pracy. Już w trakcie studiów są organizowane spotkania z pracodawcami na uczelni. No to jest dzisiaj najważniejsze pytanie zadawane przez maturzystów. Gdzie znajdę pracę, po jakim kierunku? Pewną pracą kuszą przede wszystkim uczelnie wojskowe. Po promocji na stopień oficerski, czyli na stopień podporucznika, każdy idzie służyć do jakiejś jednostki, najczęściej zgodnie z swoją specjalnością i pełni funkcję dowódcy plutonu. Podczas targów przyszli studenci mogli się również spotkać z doradcami zawodowymi. Toruń, Wiktor Sumliński. Krew potrzebna jest zawsze i w każdej ilości. Wiedzą o tym studenci, którzy po raz kolejny zorganizowali akcję Wampiriada. Tym drogocennym płynem dzielili się dzisiaj żacy i pracownicy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Jutro drugi dzień wydarzenia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Tak niewiele, może tak dużo. Jedna jednostka oddanej krwi pomoże nawet 3 osobom. Lodówki w sali wykładowej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego zapełniały się błyskawicznie. Fajnie jest pomagać komuś jeszcze w taki sposób. Chwilę czasu tutaj posiedzimy, w sumie trochę krwi zejdzie, a ktoś może dzięki temu mieć uratowane życie. Fajnie jest, że tutaj zaczynamy na sali uniwersyteckiej, gdzie no, trochę czuć takiej atmosfery nauki. I można też zachęcić młodych ludzi, którzy rozpoczynają taką dorosłość, do dawania przykładu i oddania tej krwi. Myślę, że warto pomagać, taka się czuje bardziej użyteczna. Użyteczna staje się również przestrzeń uczelni i z niej regularnie korzystają koordynatorzy akcji Wampiriada. Krew na uczelni można oddać 2 razy do roku, jesienią i wiosną.
Na rejestrację, a później wolny fotel w sali wykładowej czekali nie tylko żacy, ale również wykładowcy i pracownicy uczelni. W sumie 101 osób oddało ponad 45 litrów krwi. Mamy tutaj zgromadzenie bardzo dużej liczby ludzi i łatwo zebrać tej krwi jak najwięcej. Ciężko ludziom często wyrwać się do miasta, żeby specjalnie oddawać tę krew, a tutaj mają wszystko na miejscu. A krew potrzebna jest zawsze i w każdej ilości. O jej regularne oddawanie apelują stacje krwiodawstwa. Na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy o tym, jakiej grupy krwi potrzeba najbardziej, informują kropelki. My zawsze i za każdym razem potrzebujemy każdej grupy krwi. Natomiast w obecnej chwili mamy najniższe stany właśnie, jeżeli chodzi o grupę 0 RH+, a także grupy minusowe. Drugi dzień wiosennej wampiriady odbędzie się jutro na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz, Katarzyna Ormanowska. Blisko 20 tysięcy widzów i około 300 wolontariuszy gromadzi się co roku w Niedzielę Palmową w Bydgoskiej Dolinie Śmierci, tak by przygotować się do nadchodzących świąt Wielkiej Nocy. Wielkopostne dzieło zwane Misterium Męki Pańskiej organizowane jest po raz 17. Dzisiaj w kurii diecezji bydgoskiej przedstawiono cykl przygotowań do misterium. Ecce Homo to motyw przewodni tegorocznego Misterium Męki Pańskiej. Wydarzenie wpisuje się jednak nie tylko w rok świętego Alberta, ale także w obchody lokalnych Światowych Dni Młodzieży i stulecie objawień fatimskich. Ecce Homo, nawiązujący do najbardziej znanego obrazu, który namalował brat Albert, na którym widzimy Chrystusa ubiczowanego, Chrystusa z koroną cierniową. No właśnie z takim tytułem, oto człowiek. I misterium ma bardzo człowieka, w jego pięknie, w jego trudzie, w jego zawiłościach na kanwie misterium męki Jezusa Chrystusa pokazać. Przygotowanie misterium to kilka miesięcy ciężkiej pracy. Zaangażowanie obejmuje różne dziedziny poprzez scenariusz, scenografię i przede wszystkim inscenizację całego widowiska, która opiera się w całości na wolontariacie. Sama droga krzyżowa od odbiczowania jest trudna. Bo z jednej strony my to gramy, znaczy aktorzy to grają, ale z drugiej też wiem od nich, że bardzo często bardzo mocno to przeżywają. Jest to dla mnie pewnego rodzaju zaszczyt, a jednocześnie też wielka odpowiedzialność. Misterium Męki Pańskiej Ecce Homo to wspólne dzieło między innymi studentów ze Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej Pokolenie, Fundacji Wiatrak i Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego Martyria. 17. odsłona odbędzie się w Niedzielę Palmową, 9 kwietnia, w Bydgoskiej Dolinie Śmierci. U nas czas teraz na wiadomości sportowe i spotkanie z Arturem Onackim. Witam. Dzień dobry. Dziś między innymi o młodych orłach. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 20 przez niemal tydzień przebywała w Bydgoszczy na zgrupowaniu, a zwieńczeniem okresu treningowego był mecz towarzyski z drużyną Grecji, który rozegrany został we Włocławku. W spotkaniu wystąpiło dwóch piłkarzy związanych z regionem, Robert Bartczak, czyli wychowanek lidera Włocławek, i Karol Angielski, na co dzień grający w Olimpii Grudziądz. Właśnie ten drugi zdobył dla Polski bramkę z rzutu karnego, widzą to Państwo teraz na ekranach, a biało-czerwoni wygrali cały mecz 2-1. Więcej informacji sportowych i podsumowanie tego wszystkiego, co biało-czerwoni robili w regionie, po wieczornym wydaniu zbliżeń, zapraszam. A czy jutro na niebie przeważać będzie błękit? No, najświeższą prognozę dla Państwa przygotowała Magda Żakowska. Witam. Witam serdecznie. Jutro błękit nieba zakryją chmury. Od rana padać może na zachodzie i północy regionu. Po południu wszędzie spodziewamy się przelotnych opadów. Mimo deszczowej pogody będzie przyjemnie ciepło, a słońce szybko powróci. Już od piątku pogodne, nawet bezchmurne niebo i bardzo wysoka temperatura. Pod koniec tygodnia pogoda zachęci nas do wiosennych porządków i wysadzania kwiatów. Najlepiej o tej porze oczywiście w naszych ogrodach sprawdzą się dobrze nam znane barwne bratki i stokrotki. Te kwiaty wytrzymują nawet nocne spadki temperatury do minus 4, minus 5 stopni. Oczywiście takie załamanie pogody na razie nam nie grozi. Pod koniec tygodnia będzie nie tylko słonecznie, ale bardzo ciepło. W nocy 10 stopni, w ciągu dnia nawet 20. Tyle w piątek i w sobotę mogą pokazywać termometry, ale jutro czeka nas przyjemna, choć chwilami deszczowa pogoda. Szczegóły prognozy już za chwilę. Przypomnę teraz informacje dnia.
Śledztwo po latach. Mamy dwie sprzeczne opinie. Mamy kwestię niejasnej sytuacji związanej z dowodami rzeczowymi. IPN wraca do sprawy śmierci Piotra Bartoszcza. Łukasz Gajdzis ma być dyrektorem Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Rozpoczyna się etap negocjacji i rozmów z kandydatem co do warunków współpracy. Aktorzy bydgoskiej sceny są nadal przeciwni. Nie spełnia podstawowego kryterium 3-letniego stażu pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach artystycznych. Jeden kanał za darmo. Po naszych materiałach szpital imienia Jurasza zmienia zasady korzystania z telewizji przez małych pacjentów. Jeszcze zaproszenie na jutro o 17.35 w cyklu Teraz Dokument, premiera filmu Trisomia 21, opowiadającego o 4-letniej Ali, która urodziła się z zespołem Downa i wadą serca. Teraz te wszystkie informacje, spotkamy się ponownie o 21.30. Do zobaczenia.